Tusk nie umie rządzić. Po prostu. I już pokazał przez te 4 miesiące, że nie umie rządzić. Politycy się tym nie powinni zajmować. I Polacy to dobrze czują. Każdy, kto podnosi temat aborcji, na tym traci, bo to nie jest temat dla polityków. Koalicja z PiS-em to jest takie matrymonium z modliszką. No po prostu. Dlatego naturalny koalicjant PiS-u, jakim jest PSL, za żadne skarby nie wszedł w żadne koalicje z PiS-em, bo wiedział, żeby modliszka zaraz mu łeb obcięła i go CBA za nim posłała. No. Rafał Ziemkiewicz, no, nawet dość dawno u nas niewidziany. Dzień dobry, Rafale, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, zostaniemy w konwencji, to powiem panie redaktorze Wieczornego Ekspresu. A jakim ty jesteś panem redaktorem? Panie redaktorze. No, Republiki do rzeczy. To nie, dużo Republiki do rzeczy i swoim influencerem. I swoim własnym influencerem swojego podcastu. Ponieważ tych funkcji jest za dużo, nie ze względu, a poza tym wtedy bym promował te wszystkie to rzeczy. To zostajemy przy nazwiskach. Więc zostajemy przy, możemy nawet zostać przy imionach. Tak jest. Dobrze. Jeszcze raz Rafał Ziemkiewicz. Weźcie państwo udział w naszej sądzie. Czy Donald Tusk zablokuje przymusową relokację imigrantów? Temat już chyba wyczerpaliśmy, chociaż będzie na pewno jeszcze dość długo wałkowany, więc wracamy do tematu pierwszego. Rafał Ziemkiewicz. Rafał Ziemkiewicz też kręcił, drodzy państwo, głową, ale Rafałowi nie odpuścimy, ponieważ lud czeka na twój głos w tej sprawie. Ale ja nie jestem terapeutą od uzależnień, bo ja się domyślam, co ty mnie chcesz. Po pierwsze, problem jest społecznie bardzo, bardzo nośny i jeżeli jednej osobie to pomoże, to myślę, że było warto z perspektywy pana Protasiewicza. Masz na myśli, ale, Łukasza Mejzę, bo ja zgodnie z zasadą i specyt qui podest stwierdziłem, że tym, kto najbardziej skorzystał, jest pan Mejza, bo już nikt nie pamiętał o pijackiej imprezie w Sejmie i w śpiewaniu o Grzegorzu Braunie o 3 nad ranem. I teraz wszyscy mówią o Jacku Protasiewiczu. Jest tylko pytanie, dlaczego Jacek Protasiewicz postanowił przykryć wyczyn swojego, by było nie było partyjnego przeciwnika. No więc, no, nie chcę go całkowicie usprawiedliwiać, ale no, pewne sytuacje i długo stosowana bardzo zła dieta powoduje, że słabo się to kontroluje, kiedy się coś przykrywa, a kiedy nie. Ale zmierzam do trochę innej historii. Dzisiaj dość szybko jednak premier zdecydował się na dymisję Jacka Protasiewicza. Szczerze mówiąc, było parę osób, które robiły gorsze rzeczy w przeszłości tego rządu i dymisje się nie sypały, wręcz przeciwnie. Ale albo robiły je sprytniej, albo mniej ostentacyjnie, no, i ja albo tak, nie miały takiego dobrego umocowania. No bo, a no właśnie. Znaczy, bo Jacek Protasiewicz w sumie to tak naprawdę można go wylać, bo kto tam... No, on niby z list PSL-u, ale nie jest PSL-em, jest jakąś tam partią europejskich demokratów, która właściwie już odkąd Michał Kamiński wszedł do Senatu, to właściwie nie wiadomo po co istnieje, więc... Myślę, że można tutaj było okazać stanowczość. Jakby się przyjrzeć na takie sytuacje różnych ludzi, którzy zapłacili szybkimi dymisjami za coś, a tackim, którzy powinni, a jakoś się rozeszło po kościach, to zazwyczaj się okaże, no, że są ludzie potrzebni partii i są ludzie mniej potrzebni partii. No, no. Powiedzmy sobie szczerze, że jeden, już abstrahując od rzeczy, które są, no, takich jak chociażby minister sprawiedliwości mówiący, że wykona jakieś działanie, jak tylko znajdzie do niego podstawę prawną. Nie, nie. To, on już wykonał działania, a teraz szuka podstawy prawnej. Wydaje, no, mi się, że to jest skandal. Wydaje mi się, że to jest dużo gorsze niż nawet obraźliwe pijackie alkotwity. Przepraszam za tautologię, ale no, weźmy ministra kultury z kolei. Już abstrahując od tego, czy on na pewno wypełnia tak funkcję ministra kultury, którą tradycyjnie uważało się za ministerialną. Ale powiedzmy sobie szczerze, minister Sienkiewicz bywał też w formie, która budziła spore wątpliwości. Włos mu z głowy nie spadł. No ale jest potrzebny partii, jest wierny, jest posłuszny. Wykonuje, przecież to chyba nikt nie myśli, że Bartłomiej Sienkiewicz coś sam wymyśla, że on sobie takie robi. Nie, przeciwnie. To, że tak wyglądało przejęcie, zniszczenie TVP, bo to jest bardzo ciekawe, warto o tym porozmawiać moim zdaniem. Tutaj wszyscy tacy dziennikarze kuluarowi, którzy chodzą i zbierają te głosy po kuluarach, ja tego nie robię, ale mam dobre źródła, no to oni mówią, że to było, wszyscy jakby koalicjanci potwierdzają, że Donald Tusk wrócił wtedy z Brukseli. To było takie przedświąteczne posiedzenie w Brukseli, gdzie on pojechał przywieźć KPO, wtedy nie przywiózł.
i wezwał do siebie i tam w najszerszym spotkaniu po prostu zrugał tego Sienkiewicza jak psa przysłowiowego, go obsobaczył, że natychmiast ma po prostu z telewizją zrobić porządek. Natychmiast. No i w paniczne ten, jak kazał szef, no to Sienkiewicz w panice wymyślił jakieś absurdalne, bo też już mało kto pamięta, że przez pierwszy tydzień to wszystko działo się na podstawie prawnej rzekomych uchwał zarządu, które potem się okazało, że były lewe w ogóle. Ta pani notariusz, która to pisała, się ukryła w Argentynie i chyba tam będzie musiała długo siedzieć, żeby jej nie wypuścili, bo już pani Wrzosek jeszcze, prawda, potem się okazało, że też poza prokuraturą były pisane pisma. No to wszystko było jednym wielkim skandalem. Potem tydzień później wymyślono, że może jednak likwidacja, postawimy w stan likwidacji. To już bardziej ma sens, to znaczy, że życzliwy sędzia może klepnąć, ale tam jedni są życzliwi, drudzy nie widzą powodu być życzliwi i to teraz się będzie kitłasić. I efekt jest taki, że TVP nie ma. Nie to, że została przejęta z rąk PiSu, tylko że została zniszczona. I to jest moim zdaniem... No, nie, no tam troszkę, tylko nie ma 90. No nie ma 3/4. Ale budżet, ale 3/4 w budżecie Nawet, są z powrotem. Ale nawet teleturnieje tego sprawy. Nie, no bo pomijając kwestię, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie uznaje tych panów, którzy tam rządzą, jako legalnych likwidatorów, bo tak orzekł sąd rejestrowy, chociaż było odwołanie w okręgowym, które teraz znowu będzie odwołanie do apelacyjnego. Mówię, to się tak można bawić. Natomiast naprawdę telewizję można było zmienić, poprawić, tylko trzeba było jakoś umiejętnie do tego podejść i nie na rympał, nie na siłę. Tutaj była potrzeba polityczna, bo sobie PO sobie wmówiło, że jak PiS straci TVP, to od razu przegra wybory, bo przecież oni tylko dlatego wybory wygrywają, że ta propaganda straszliwa i tak dalej. Jeszcze do tego jest totalna wtopa, bo się okazało, że jednak pieniądze nie idą na onkologię, tylko na tę partyjną propagandę, której w dodatku nikt nie ogląda, bo TVP, można powiedzieć, ta w poprzednim wcieleniu, no może była partyjna, ale przynajmniej sympatycy tej partii oglądali, to parę milionów ludzi to oglądało, a teraz tego nie ogląda pies z kulawonogą, bo oni już mają swoją partyjną telewizję. Właśnie się, Rafał, nad tym zastanawiam, czy to nie jest takie większe dowartościowanie widza, bo jeżeli w tym momencie w niektórych pasmach w TVP jest 1/10 tych widzów albo 1/20, to uwzględniając, że Jacek Kurski miał te odpisy na poziomie tam 2 miliardów około, w tym momencie ta ekipa na razie dostała 1,5, a pewnie jeszcze dostanie więcej, a równocześnie Kurski musiał to przeznaczyć na 10 razy, 5 razy, czy 6 razy więcej widzów, no to teraz ten widz jest dużo bardziej dopieszczony. Ale z drugiej strony 4 razy mniejsza oglądalność, to jest 4 razy mniej pieniędzy z reklam, bo reklamy są płacone od oglądalności. Ale ja dlaczego w ogóle wrzuciłem ten wątek? Bo moim zdaniem to jest symboliczne i to pokazuje cały problem, który jest prawdziwym, realnym problemem. Czyli to, że Tusk nie umie rządzić. Po prostu. I już pokazał przez te 4 miesiące, że nie umie rządzić. I to nie dziwi, ponieważ poprzedni jak rządził, to też nie rządził. Wtedy miał świetną koniunkturę, wtedy udawał tego, co... Jakie słowo ci się kojarzy z Donaldem Tuskiem takie najbardziej? Nie powiem. No dobrze, premier. Ale nie, mi chodzi, do, nie, ale mi chodziło o dobę. Rzeczywiście, źle zadane pytanie, bo też nie wszystkie premier. Się nadają do... Miałem się słowo przykrywka. Nie? Te sławne przykrywki. Przecież to, co mamy teraz, to jest przemysł przykrywkowy na pełnej petardzie, jak to mówią. No przecież wszystko, co się dzieje w Sejmie, to są bzdury. Całe te gadanie o aborcji, to są bzdury. Nic z tego nie ma wyniknąć. Tylko chodzi o to, żeby szarpać emocjami. Teraz, prawda, kolejne przykrywki. Tutaj komisje sejmowe, które miały coś wyśledzić, Pegasusa, wuj z tym Pegasusem się okazało. Tutaj pan, który przed chwilą, pan polityk lewicy, pan polityk lewicy opowiadał o 400 tysiącach tych wiz nielegalnych. Ja, zdziwiła mnie ta liczba, od razu wygooglałem, skąd to źródło 400 tysięcy. Z wypowiedzi pana Szczerby, bo 400 tysięcy wiz wydano w tym ośrodku i jest podejrzenie, że nie wszystkie wydano zgodnie z procedurą, ale między tym podejrzeniem, a mówię 400 tysięcy wiz nielegalnych, no to było jakieś tam 500 000 wiz na straganach sprzedawanych. Powiem, się okazało, że nie 500 000, tylko 400, jak w Radiu Erewań. Cały czas, proszę państwa, jesteście państwo bombardowani takimi różnymi tym, a ja już przeszłam 30 parę lat i robię w tym fachu i po prostu widzę, że to jest wszystko jeden wielki pic na wodę. A naprawdę problem jest taki. Mamy państwo z dykty,
I tego nikt nie potrafi przełamać. Tusk jest w stanie zabrać coś pisowcom, ale to niszczy. Teraz prokuraturę zniszczył. Sądy w tej chwili zniszczy. Telewizję zniszczył. Nic obywatele nie zyskują, tylko no, wieczny problem bypassy, specustawy, jakieś tam cuda niewidy, jakieś, a wszystko to jest jeden wielki naprawdę Marcin Kierwiński po wyborach powiedział, że zasugerował, czy powiedział, że potrzebne są szybsze, gwałtowniejsze rozliczenia pisowców. Czy jeżeli państwo jest z dykty i takie, tak słabo działające, jak mówisz, i jeżeli Tusk jest tak niedecyzyjnym premierem, jak mówisz, no bardziej straszącym niż powodującym konsekwencje swoich decyzji, to czy to rozliczenie jest rozliczeniem autentycznym i on rzeczywiście będzie wyrządzał krzywdę swoim przeciwnikom politycznym, czy to też jest straszenie? Jeżeli się zdecyduje na drogę legalną, to nic z tego nie będzie. No będzie jak z Wąsikiem i Kamińskim, którego w końcu udało mu się okazać moc, że ich aresztował, no i aresztował ich na tydzień. No i tyle z tego wyszło. To jest cały czas potrząsanie piąstką. Zresztą w ogóle nie sądzę, żeby Polacy tak naprawdę tęsknili, że rozliczenia, bo to nie o to chodzi. Polacy by chcieli czegoś lepszego, jakiegoś lepszego państwa. No, PiS się z tym swoim sanacyjnym sposobem rządzenia nie był w stanie uporać z rozmaitymi problemami. No, pomysł z Tuskiem, żeby go przywracać do władzy od razu nie był dobrym, no bo jak mówię, on naprawdę przed swoją ucieczką w roku 2014 nic nie zrobił. To były ciągłe przykrywki, to były ciągłe jakieś rewolucje legislacyjne. Kto to dzisiaj pamięta? Dzisiaj mamy też właśnie przykrywki, rozliczenia, komisje sejmowe, Hołownia wygaszający mandaty, bez przerwy coś ma się dziać, tylko się nic nie dzieje. No i takie coś, co jest moim zdaniem naprawdę bardzo niebezpieczne, czyli polityka na pokaz. Znaczy, no tutaj pani Barbara Nowacka jest dobrym przykładem. No, coś trzeba zmienić w edukacji. No coś trzeba. No, każdy, kto ma dziecko w szkole, wie, że to jest do bani co po prostu, ale coś trzeba generalnie tu zmienić. To weźmiemy, zabronimy pracę domową pisać i udajemy, że żeśmy coś zrobili. No. No dobra. Jest efekt, jest news wyprodukowany. No dobra, a temat aborcji, na którym najbardziej się zbudowała, co ciekawe, z polskich polityków Karina Bosak, która na chwilę popularnością przyćmiła męża i wydaje się, że będzie nową twarzą, nową mocną twarzą twarzą prawicy. Bo Konfederacji trochę potrzeba kobiecych twarzy bardziej eksponowanych, no ale z ich punktu widzenia. Sam Korwin nie wystarcza, ale no, Korwin już nie jest. Konfederacji, już założył swoją partię. Jest w innej formacji. Tak. Ale jakoś zawsze, jak słyszę kobiety, Konfederacja, to w głowie mam Korwina. Ale wracając do tej piątkowej debaty i do aborcji. Debata, z której chyba skorzystała raczej jednak prawica, mam wrażenie, per saldo. Czy to było też przykrywanie tego, o czym rozmawiałem z moimi gośćmi przed chwilą, czyli pakietu migracyjnego? Znaczy, moim zdaniem wszystko, co jest przykrywaniem tego, że tak naprawdę to państwo nie działa. W związku z czym wykonuje się ruchy pozorne, wykonuje się właśnie jakieś rzeczy typu spektakularne, no, kładka Trzaskowskiego. Niczego nie rozwiązuje. 150 milionów poszło na to. Można było... No jest taki mostek w mieście. No fajny ludzie, mostek, tak. Ludzie ale wypoczywają. Mostek jest okej. Okay. 1/3 tych pieniędzy można było nabudować ścieżek. Mogę pokazać miejsca, bo ja też jeszcze na rowerze, chociaż z tego nie robię ideologii. I mogę pokazać miejsca w Warszawie, gdzie za nieduże pieniądze można by bardzo dobrze, jak powiem, rowerzystą zrobić, ale nie byłoby wielkiego newsa. To tak było, jak za poprzedniego Tuska pan Nowak na przykład sprowadził Pendolino. Pendolino, za te same pieniądze można było za 12 składów Pendolino kupić 50 składów polskich, które były lepsze, bardziej dostosowane do polskich. Pendolino się przydaje. Połowa tych Pendolinów popsuła. No tak, tylko że chodziło, że jakby wypuścili 50 dartów, to by nie było newsem, a Pendolino było newsem, który, prawda, żył i się można było nim chwalić. Tylko że bez sensu to wszystko było i nic z tego nie wynika. No i tak samo jest z tą aborcją. No. To jest wszystko gadanie dla gadania, ponieważ najbardziej życzliwi lewicy, czy najbardziej życzliwi no, obozowi antypisowskiemu prawnicy, no, mówią, że to jest sprzeczne z konstytucją. W związku z czym gadanie sobie można uchwalać dowolne ustawy. Prezydent ich oczywiście nie podpisze, ale nawet gdyby je podpisał, to Trybunał Konstytucyjny musi unieważnić. I tu tylko chodzi o to, żeby o tym gadać. Ale gadać o czymś, co tak naprawdę nie jest społecznym problemem.
Bo moim zdaniem to nie ma w Polsce jakiegoś problemu aborcji, czego najlepszym dowodem, że lewica, która to tak uparcie lansuje, straci na tym z wyboru na wybory, jest postrzegana jako partia trochę sfiksowanych kobiet na jednym punkcie, taka Amerykanie mówią one issue party, czyli partia, która nie ma nic do powiedzenia w żadnej sprawie poza jedną jedyną. Ale rozmawialiśmy o pani Karinie Bosak, którą pochwaliłeś, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o aborcję, dwa środowiska są zainteresowane, a właściwie być może nawet trzy. Z jednej strony lewica, z drugiej strony taka ta wyrazistsza prawica, gdzieś po części spod znaku Konfederacji, po części z prawicy PiSu, po części spod znaku Ordo Iuris. No i chyba sam Donald Tusk, który przy tej okazji może napuścić na siebie swoich koalicjantów, bo tak. Hołownia nie może poprzeć i PSL nie mogą poprzeć tego, czego chce lewica, a lewica nie może się z tego wycofać, bo ją hart elektorat zlinczuje. Ale to są wszystko chińskie cienie, tak? Taki teatrzyk chińskich cieni, bo to się ma w ogóle nijak do prawdziwej rzeczywistości. Rafał, a to w ogóle polityka w demokracji tak nie wygląda? Nie wiem, czy myślę, że w ogóle to w dobrze funkcjonującej republice jednak polityka jest o rzeczach poważnych. Jednak się tam czasem, oczywiście zawsze jest jakiś element show, ale nie na litość boską wyłącznie. A tu mamy wyłącznie show. Zresztą to jest dziwne, bo jak od 30 lat patrzysz na wszystkie projekty dotyczące aborcji, to Polacy mają jedno niezmienne zdanie w sprawie aborcji. Kompromis aborcyjny i go nie ruszasz. Nie, to kompromis jest hasłem ukrywającym coś innego. Przestańcie w tym Sejmie o aborcji ciągle gadać. Zajmijcie się tym. Przecież ludzie czują, że to jest zastępczy problem. Oczywiście to jest kwestia moralna na dyskusje filozoficzne. Niech naukowcy się spierają, niech się spierają lekarze, niech się różne inne te. Ja też mam oczywiście swoje stanowisko w tej sprawie, ale to nie jest w ogóle dyskusja na politykę, ponieważ politycy powinni się zajmować rzeczami, które są problemem społecznym, a aborcja nie jest problemem społecznym, ponieważ nie żyjemy w czasach Boja Żeleńskiego. Nie ma żadnego piekła kobiet. I są takie pigułki, co jednak wbrew temu, co lewica sądzi, większość Polek jest na tyle inteligentna, że umie pamiętać, żeby codziennie taką pigułeczkę zażyć i wtedy się można kochać na całego bez obawy, że pełnoskalowo, że tak powiem, uprawiać miłość, bez obawy, że się zajdzie. A jak się zajdzie, to też tam są rozmaite wentyle, ale to są już jednostkowe pewne dramaty, którymi się politycy się tym nie powinni zajmować. I Polacy to dobrze czują. Każdy, kto podnosi temat aborcji, na tym traci, bo to nie jest temat dla polityków. Odczepcie się od tego. Zajmijcie się jakimiś poważnymi sprawami, na przykład dlaczego mamy po kilkaset tysięcy złotych w ciągu roku dopłacić do ocieplania budynków, chociaż tam wcale nie jest zimno w tym budynku, tylko ktoś sobie wymyślił w Unii Europejskiej, że ma spełniać normy, prawda, które są wzięte absolutnie z ideologii. No to przemysł przykrywkowy. Rafał, ale przedstawiasz tą rzeczywistość jako taki cień, a właściwie taką fasadę, dzięki której funkcjonuje mechanizm polityczny, no politycy wygrywają wybory i funkcjonują i że pod nią nie ma nic, że jest kompletnie pusto. No ale państwo w jaki sposób są rozmaite rzeczy, które muszą być pchane do przodu. Czy to się wszystko zawali i czy to może w ten sposób funkcjonować bez końca? Taki pusty, taczka, w której nic nie ma, no, ale która cały czas zapieprza dookoła. To może funkcjonować dość, nie, no tam się coś dzieje, tylko problem polega na tym, że jeżeli państwo nie działa, to te kompetencje, które do państwa powinny należeć, są rozrywane przez jakieś silne grupy interesu. I grzechem założycielskim państwa, w którym żyjemy, jest to, że ono zostało od razu w Magdalence tak wymyślone. To jest to nieprawe poczęcie III Rzeczpospolitej. Że ona została tak wymyślona, ponieważ nomenklatura, która oddawała władzę, miała zamiar zostać kapitalistami, rozkraść to państwo, rozszabrować je, w związku z czym wszystkie instytucje państwowe ustawiono tak, żeby były bezsilne. I one są bezsilne. Ja przypomnę, że transformacja ustrojowa tak naprawdę zaczęła się od rozwiązania Wydziału w Milicji Obywatelskiej, który się zajmował zwalczaniem przestępczości gospodarczej. I teraz też mamy, co zrobił pan Bodnar. Pod hasłem, że on niby walczy z PiS-owcami, rozpiżył w ciągu miesiąca cały pion prokuratury, gdzie nie było żadnych PiS-owców. Byli ludzie, którzy od 12-15 lat zajmowali się przestępczością gospodarczą, łamali karuzele VAT-owskie, ścigali mafię paliwową, mieli to w małym palcu, oni wszyscy wylecieli. Chociaż nie byli PiS-owcami, zostali wyniesieni gdzieś do Pierdziszewa Górnego, ich pan Bodnar wysłał na delegację, a wziął ludzi, którzy albo w ogóle nigdy nie mieli z tym do czynienia, albo wręcz są na nich rozmaite zarzuty i byli, że tak powiem, pod dyscyplinarnymi postępowaniami za różne rzeczy. Już ten pion gospodarczy
nie istnieje, no to co? No to już mamy jakieś dziwne ustawy aptekarskie, już mamy jakieś dziwne ruchy wśród tych ludzi, którzy się zajmowali w Ministerstwie Zdrowia, nagle ani jednego farmaceuty, prawda, nie ma przy opiniowaniu leków. No to są ewidentne otwieranie luk. Jest taki ekonomista, bardzo polecam, pan Barciszewski, jeśli nie mylę, Artur, tak? Że on ładnie pokazał, jak ta zaskakująca decyzja, że branża beauty nagle zostaje zwolniona z VAT-u, nie wiadomo dlaczego. Ponieważ używa się tam produktów spożywczych, które, na które VAT ma być wysoki. Żybewe. W związku z czym... Masło kupione do smarowania włosów jest bez VAT-u, a do zjedzenia jest... Ale to już jak z mafią paliwową, ale nie? Ale wypuścić na rynek nie można. Czy to nie jest... Widziałem tą wypowiedź i zastanawiałem się, czy jest to efekt przewrażliwienia jednak, czy tak może? Można? Może byłby efekt przewrażliwienia, ale jeżeli pamiętamy, że za poprzedniego Tuska mieliśmy magików, którzy zmieniali na papierze oczywiście olej napędowy w olej opałowy i to nagle były zupełnie inne stawki VAT-u i na tym się robiło miliardy. Przecież na litość boską, jednym z takich naprawdę pozytywnych i to, co powinno być wstrząsające, co każdy powinien pamiętać, jeden z podstawowych skutków zmiany władzy w roku 2015 było to, że z roku na rok, trochę już za ten język mi plącze, bo późna godzina, cały dzień pracowałem, rok do roku wzrosła o 1/3 sprzedaż paliw w Polsce. To można sprawdzić, proszę mi nie wierzyć, to można sprawdzić. W roku 2017 nagle była, czy w 2016 była nagle o 1/3 większa sprzedaż paliw w polskiej gospodarce. No nie ma takich cudów, ponieważ paliwa są najbardziej stałym elementem rynku. Jak jest wzrost gospodarczy rzędu 5-6% PKB, to sprzedaż benzyny, oleju napędowego i tak dalej może wzrosnąć o 1,5%. A tu wzrasta o 30 parę %. No dlaczego wzrosło? No bo po prostu przyszła nowa ekipa, zamknęła te luki, czyli za rządów poprzedniego Tuska 1/3 benzyny, 1/3 paliw była lana poza akcyzą i poza VAT-em do baków. To skala dochodów mafii paliwowej, która straciła miliardy, no to jak się wypościła, to teraz chętnie pewnie odzyska te miliardy. A państwo jest bezsilne, bo jest rozwalone, bo jest nagle priorytetem państwa jest zrobienie tego, co jest łatwe do zrobienia i pokazanie, potrząśnięcie skalpem. A, załatwiliśmy wam aborcję, prawda? I cieszcie się, bo nic nie załatwiliśmy, ale oczywiście walczymy tutaj o to, że o aborcję, żeby była aborcja na życzenie. A Rafale, i chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec zajrzeli do drugiej strony sceny politycznej. PiS bardzo triumfalnie odebrał wynik wyborów samorządowych, pomimo że rzeczywiście on nie był taki, to nie był zły wynik, ale to był podobny wynik jak w wyborach parlamentarnych, czyli to był wynik, który zapewnia mu pierwsze miejsce i godne miejsce pierwszych w opozycji. Biorąc pod uwagę, że w różnych miejscach różnie, no to te... Jak patrzę, mówi się, z 5 sejmików ma szansę porządzić w 5 sejmikach. No więc jak patrzę, co oni robili i na ich rozmaite wypowiedzi i też, nazwijmy to, wewnętrzne tarcia, czyli tam walkę po prostu już nawet nie pod dywanem, tylko tarzanie się na dywanie tych wszystkich różnych frakcji, to zastanawiam się, czy ten wynik im pomógł, czy zaszkodził. Myślę, że trochę może zaszkodzić, ponieważ przekonuje, a nie ma powodu nic zmieniać. Jest dobrze, prawda? Wahadło odbije, bo mniej więcej PiS jest w takiej fazie, w jakiej Platforma była w roku 2016-17. To znaczy uważała, że nic nie przepraszamy, z niczego się nie wycofujemy, niczego nie analizujemy, po prostu zawrzeć szeregi, prawda, w dobosze, tam walić w werbelki, w roli tych doboszów występują dziennikarze, oni tak nas widzą, prawda, że my po to jesteśmy, walić w te werbelki i do boju, prawda, nic nie zmieniać. Jak to mój ulubiony poseł PiS-u kiedyś powiedział, to jest wojna, a na wojnie się klubów dyskusyjnych nie zakłada. Ale w PiS-ie jest jeszcze jedno, że szuka się zawsze tych takich niedostatecznie zaangażowanych, żeby ich podcinać, albo elementu niepewnego, co jest nieustannym, nieustannym elementem tego, o czym mówisz. Tusk też szuka elementu niepewnego. No ale powiedzmy, kilka rzeczy mówiłem o tym VAT-ie. Tak było kilka rzeczy, które PiS-owi wyszło, które trzeba docenić, ale jakby skuteczność ich codziennego rządzenia, no to była taka, że ludzie w końcu im podziękowali za współpracę. No i teraz
jak się odmawia jakichkolwiek rozliczeń, jak się odmawia w ogóle, że nie było żadnej piątki dla zwierząt, nie było żadnych kamieni milowych, nie było polityki covidowej bardzo nietrafnej, nie popełniliśmy żadnych błędów wobec Ukrainy, nie po prostu niesprawiedliwie nas odwołali, bo to jest spisek za niemieckie pieniądze nas, prawda, ale trwajmy, prawda, przy prezesie naszym zewrzyjmy szeregi, to się złe odwróci i wrócimy. I wrócicie i po co? Znowu będą to sama wielka niemożność. Czy to wszystko się okazało, bo każda formacja rządząc przez tyle lat i coś robiąc popełnia błędy. A czy tak naprawdę to było największym problemem, czy nie to, co jest dzisiaj znowu problemem Prawa i Sprawiedliwości? Absolutna niezdolność koalicyjna. Oni odstraszają od siebie każdego, kto się zbliży i kto nie zostanie podporządkowany strukturze pisowskiej. Znaczy nikt nie chce skończyć jak Leper i Giertych. Ponieważ każdy, kto się pojawia w okolicy z perspektywy tych frakcji pisowskich, które się i tak żrą potwornie między sobą, staje się zagrożeniem, że dojdzie jeszcze jeden do tego, do tej zabawy, więc natychmiast jest wycinany i odstraszony. To też, ale też prezes Kaczyński, jednym z problemów polskiej polityki jest ten nieszczęsny wzorzec Piłsudskiego, który jest bardzo fatalną postacią ciążącą na naszych dziejach, i każdy chce być Piłsudskim. I cała polska polityka jest pełna takich, nikt nie jest Piłsudskim, jest takich półpiłsudskich, ćwierć piłsudskich, jeszcze trochę ósemek, szesnastek i 32. To znaczy każdy jest takim małym samodzierżawcą. No i pan prezes Kaczyński też wierzy w kontrolę. No on uważa, że wszyscy... Dlaczego na przykład zawalili kompletnie reformę wymiaru sprawiedliwości? Był bardzo dobry pomysł na reformę wymiaru sprawiedliwości. Polecam książkę zresztą Tomka Pietryki, który świetnie całe te dzieje opisywał bardzo konkretnie. Stowarzyszenie Justycja było właściwie powstałe jako stowarzyszenie, można powiedzieć, pisowskie, jeśli chodzi o program. Jako stowarzyszenie młodych sędziów dławionych przez ten establishment stary. I ono miało dobre postulaty. Rzeczywiście rzadko się o tym wspomina, ale niektórzy z tych dzisiaj takich potwornie rozpolitykowanych sędziów, którzy się po prostu zmienili jako ludzie, kiedyś funkcjonowali chociażby w otoczeniu Janusza Kochanowskiego, byłego rzecznika praw obywatelskich, i buntowali się przeciwko ówczesnemu, postkomunistycznemu systemowi, którego teraz gorąco bronią. No bronią, bo się okazało, że jeżeli jakby był pierwotny pomysł, bardzo dobry, żeby KRS wybierali wszyscy sędziowie. Wszyscy. Nie tak jak wcześniej, tylko prawda, gdzie w praktyce było tak, że prezesi sądów wybierali KRS, a KRS wyznaczał prezesów sądów. I takie perpetuum mobile jeszcze w Magdalence wymyślone. Wszyscy sędziowie by wybierali i to po prostu demokratycznie większość sędziów by wywaliła w powietrze tych wszystkich starych tam, już nie chcę po nazwiskach, prawda, lecieć, bo oni są bardzo sprawni w wypisywaniu pozwów, ale wiecie państwo, o kim myślę, nie? Wywaliliby ich w powietrze, no ale w którymś momencie w PiSie ktoś stwierdził, zaraz, ale to kto to będzie kontrolował? No, musi być kontrola nad tym, prawda? To nie, to zrobimy inaczej. To my, prawda, jako wybrańcy narodu, bo mamy demokratyczny mandat, do tego będziemy to wszystko rządzić. I jeszcze kończąc ten wątek, no, ja kiedyś napisałem, że koalicja z PiS-em to jest takie matrymonium z modliszką, no po prostu. Dlatego naturalny koalicjant PiS-u, jakim jest PSL, za żadne skarby nie wszedł w żadne koalicje z PiS-em, bo wiedział, żeby modliszka zaraz mu łeb obcięła i go CBA za nim posłała, no. A nie jest tak, że lider PSL-u po prostu boi się swojego otoczenia, trochę żona nakrzyczy, znajomi będą obrażeni, rodzina nie będzie odbierać telefonów, więc nie wypada. Ja mam wrażenie, że to jest większy problem PSL-u, bo zobacz, co się z PSL-em dzieje dzisiaj. No, ja się zgadzam, że ten Kaczyński jest dość straszny dla koalicjantów, ale na tle Tuska? Nie, no ale jednak Tusk aż tak nie robi. Jak mu jesteś posłuszny, to on cię nie zniszczy. No, ale to musisz... A Kaczyński na przykład zniszczył Lepera, który w najmniejszym stopniu PiS-owi nie zagrażał. To jest jedna z najbardziej niezrozumiałych decyzji Jarosława Kaczyńskiego, po co on za nim posłał. No dobra, ale gdzie jest dzisiaj politycznie Andrzej Olechowski, szereg innych postaci? Bo podskakiwali. Niektórych tu skosił tylko jako potencjalne zagrożenie. Osobowość Tuska, którą uważam za nieco patologiczną, i to potwierdzają coraz więcej jakichś przecieków, które tam z kręgów koalicyjnych, myślę, że jaki tam jest mobbing w tym rządzie, to jak żadna korporacja czegoś takiego nie doświadcza, prawdopodobnie. Nie wiem, relata refero, to takie po prostu, że tam panie ministry wychodzą zapłakane, jak je Tusk wezwie na dywanik i wyrazi swoją opinię, prawda, czego oczekuje, i to natychmiast. To też jest cechą źle funkcjonującego państwa, no bo jeżeli cały czas ktoś musi krzyczeć, ochrzaniać, mówić, że się tu nie sprawdzacie, ja was wszystkich wyrzucę i tak dalej, to nie jest dobrze działająca firma po prostu. I to tak być nie powinno. Ale
PSL, żeby to skończył. Kiedy PSL był wielki? Wtedy, kiedy Waldemar Pawlak, pytany, kto będzie rządził, odpowiadał z uśmiechem, nasz koalicjant. I to była potęga PSL-u, że on mógł ze wszystkimi. No i mógłby tak również i z PiS-em, przynajmniej w sejmikach. Przecież do czasu tych wyborów koalicja PiS-u z PSL-em rządziłaby 15 sejmikami w Polsce. Czyli prawie wszystkimi poza jednym PO-owskim, prawda, na Pomorzu. A to są ogromne pieniądze. I myślę, że działacze PSL-u by chcieli w to wejść. No ale po tej lekcji, jaką dostał Leper właśnie, no to ale... już nie ma... To nie jest kwestia, że pan Kosiniak-Kamysz jest dobrym czy złym. Ja myślę, że raczej złym politykiem. Natomiast jest kwestia, że po prostu nikt nie chce wejść w koalicję z człowiekiem, który zaraz cię będzie chciał zniszczyć. Niektórzy z pisowców powiedzieliby, ale z PSL-em to my nie chcemy, bo to są postkomuniści, bo oni gaz od ruskich chcieli ściągać, bo mają różne interesy i nam wyższe standardy etyczne, moralne i państwowe nie pozwalają. Jest to argument, który się pojawia czasami w retoryce. Ale parafrazując klasyka, kto jest postkomunistą, to ja decyduję. I wiesz, też pamiętam, kiedy ewidentni postkomuniści byli lewicowymi politykami starszego pokolenia, jak się coś takiego robiło. Także w dużym stopniu też polska polityka jest niestety pod wpływem osobowości. No, osobowości, które nie są osobowościami menadżerskimi, tylko wodzowskimi. Znowu pijesz do modelu marszałka Piłsudskiego. Kiedyś pociągniemy ten temat, ale przy jakiejś rocznicy. Ale ja chciałem zapytać, bo powiedziałeś o tej kontroli, że Kaczyński chce kontroli, że wszystko kontrolować a propos sądów i że to jest zły model. No ale to jest pytanie, czy jak się nie kontroluje, to czy nie zaczyna się to, na co cały czas narzekamy, że Platforma toleruje i wspiera sitwy jakieś, że powstaje dość nędzne i podejrzane partnerstwo publiczno-prywatne, że w sądach jest sitwa, że nie wiadomo, jak te wyroki są wydawane, że jeszcze ci sędziowie by chcieli sami siebie nawzajem wybierać i potem siebie nawzajem kontrolować, więc powstaje państwo w państwie i w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. No i z jednej strony narzekamy na tą sytuację, z drugiej strony, jak ten Kaczyński bardziej umiejętnie albo nie próbuje to wziąć za twarz i siłą skontrolować, to mówimy, nie, ale dlaczego on tutaj samorządność ludzką i energię dławi? Tusk też próbuje tego samego. Model zarządzania Tuska nie różni się niczym, poza tym, że Tusk jest leniwy w porównaniu z Kaczyńskim. Bo Kaczyński to jest człowiek, który 20 godzin na dobę rzeczywiście tam wszystkie. No powiedzmy, z tych 20 godzin na dobę to 10, podejrzewam, wysłuchuje donosów pisowców na siebie nawzajem. I którzy tam przychodzą i na siebie nadawać. Ale przez 10, teraz nie rządzi państwem, a i niczym tym, to może będzie miał więcej czasu, może se trochę odeśpi, ale model rządzenia jest taki sam po obu stronach. I ja tak, wiem, ta kontrola ma być odpowiedzią właśnie na problem, który wynika z tego nieprawego poczęcia w Magdalence, czyli na celowe państwa zbudowanie tak, żeby było nieskuteczne i żeby nic nie mogło. Ogólny imposybilizm, jak to Marek Jurek ładnie nazwał, ogólna niemożność wszystkiego. Tylko, że kontrola nie jest na to odpowiedzią skuteczną. I to jest tak samo, jak tu wrócę do przykładu pani Nowackiej właśnie, że mamy ten efekt Pendolino, że mamy fatalną sytuację w szkołach, czyli trzeba tak naprawdę byłoby wziąć, po pierwsze osiągnąć jakąś zgodę co do tego, co już jest problemem, bo w Polsce to ministerstwo, które powinno być właśnie jakby w ogóle wyjęte z bieżącej polityki, jest zawsze łupem dla radykałów. Nie wiadomo dlaczego najbardziej skrajni radykałowie dostają mi na zasadzie, a masz tam to, co najmniej zaszkodzisz, prawda? I tak, trzeba by przejrzeć te wszystkie, wywalić w ogóle cały system dotychczas funkcjonujący, oczywiście nie z dnia na dzień, tylko zastanowić się, co w nim jest złego, jak układać programy szkolne, jak podzielić przedmioty. Przecież świat się kompletnie zmienił. My cały czas uczymy w paradygmacie z lat początku, nawet nie jeszcze sprzed wojny, albo gdzieś tam z lat 60., a są wyszukiwarki internetowe, a są smartfony, a jest potworne przebodźcowanie ucznia, który w zupełnie innej sytuacji, a tu mamy cały czas polski, matematyka, historia, sadzamy fachowców, fachowcy układają program nauczania w swojej dziedzinie, są fachowcami oczywiście tak, żeby wykształcić innego fachowca, to się oczywiście nie mieści w pensum godzin, więc potem to obcinamy i wychodzi kupa bzdur z tego. To trzeba na tym usiąść, trzeba to pomyśleć, to jest ogromna praca na ogromną reformę, która musi mieć bezpieczeństwo polityczne, która musi mieć fachowców, która musi mieć czas.
No ale nie da się. No to co, no właśnie walnijmy jakiś spektakularny strzał typu zakażemy prac domowych, bo dzieci się męczą, jak robią prace domowe. To jest jakby głupie i jeszcze bardziej komplikuje, co myślę każdy rodzic przyzna, że to do niczego nie prowadzi dobrego, ale... Rafale, jeszcze na koniec chciałem się Cię zapytać, bo to uroniłem, a chciałem się Ciebie o to spytać, o jedną nominację i zmianę, do której doszło w ostatnim czasie. Jest sobie Instytut Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, tak bodajże brzmi nazwa. No, firmował go i był jego szefem Jan Żaryn, znany historyk o bardzo endeckich, można powiedzieć, narodowych poglądach. Równocześnie człowiek przez lata bardzo ceniony przez ludzi z różnych środowisk. Właśnie został niedawno utrącony i na jego miejsce do tego instytutu finansowanego przez państwo, ale równocześnie bardzo mocno odwołującego się do tej części naszej spuścizny narodowej, która właśnie jest najbardziej związana z ruchem narodowym. No i najbardziej zaniedbana w naszej pamięci historycznej. I która w pojmowaniu twórców tego była zaniedbana, wprowadza profesora Adama Leszczyńskiego, publicystę, bardzo lewicowego publicystę i naukowca. Człowieka, muszę to podkreślić, że ja miałem z nim jakiś kontakt dość otwartego, jak na Polskę, na ludzi, na dyskusję z ludźmi o innych poglądach, ale równocześnie radykalnie antynarodowego, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten nurt. Po prostu przeciwnikiem. Antynarodowego. Gorącego przeciwnika tego nurtu. Tak? Ja bym powiedział, że antynarodowy w tym momencie nie w sensie przeciwnika ruchu narodowego, tylko po prostu narodu. On jest tradycji, która uważa, że naród to zło, że jak ludzie identyfikują się ze swoim narodem, to prowadzi do wojen, do prześladowań, do pogromów, że to trzeba to z ludzi wykorzenić, prawda? Ale jakby już nie wchodząc nawet detalicznie w jego poglądy, to jest trochę tak, jakby ciebie uczyniono prezesem, no nie wiem, jaki instytut mogę sobie wyobrazić. Instytutu Gomułki albo Instytutu Jacka Kuronia na przykład, tak? Myślę, że bardziej. To jest tak, jakby Grzegorza Brauna zrobić dyrektorem Muzeum POLIN. Dokładnie. To tak. Pan Leszczyński jeszcze, ja czytałem jego książkę i tak powiem, nie mam o nim dobrego zdania po tej książce. Osobiście człowieka nie znam, ale po prostu uważam, że jako naukowiec jest bardzo słaby metodologicznie, jako historyk. W związku z czym te jego wnioski są takie na siłę wyciągane, ale on na swojego następcę wybrał takiego pana Witkowskiego, który jest już po prostu jakimś antyfiarzem, zadymiarzem po prostu kompletnym. Zmienili nazwę, że to już nie jest Instytut Dmowskiego, tylko Instytut Gabriela Narutowicza, chociaż jako żywo Gabriel Narutowicz żadną myślą, był postacią tragiczną, zapisał się tym, że był ofiarą szaleńca, bynajmniej nie ruchu narodowego, tylko to jest zupełnie osobna historia, jak fałszywy jest ten mit o rzekomo mojej odpowiedzialności narodowców za śmierć Narutowicza. No oczywiście mogli to zmienić na Instytut Róży Luksemburg na przykład. To byłoby jeszcze śmieszne. Słuchaj, dwie rzeczy. Waryńskiego. Waryński to był uczciwy Polak, chociaż w tamtych czasach jakby słowo proletariat i te idee, inaczej. To Marchlewskiego w takim razie. No Marchlewski, no niech będzie. Ale to on też nie zostawił żadnej myśli. No Róża Luksemburg była, Instytut Dziedzictwa. Jest muzeum w Zamościu, w synagodze, którą to synagogę Róża Luksemburg najchętniej by zapewne spaliła, a przynajmniej zamknęła i przerobiła na Muzeum Ateizmu. Zapewne tak, ale powiedzmy, że żeby był Instytut czyjegoś dziedzictwa, to musi być jakieś dziedzictwo, a nie, że ktoś tam sobie istniał po prostu kiedyś i był sławny z różnych powodów i chcemy go w ten sposób upamiętnić, żeby jego imienia były instytutem. Nie o to chodzi. Tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, to właśnie dociskanie nogą przez Tuska, rozliczać, ja tu muszę pokazać, że pisowców wywalamy ten, ale jest druga rzecz. Stworzono instytucję, która będzie teraz podawać piłki wszystkim łajdakom antypolskim na świecie, że Polacy faszyści, że Polacy antysemici, że polski ruch narodowy to taki jak hitleryzm, że albo jeszcze gorszy właściwie, że Polacy... cała narracja najbardziej nikczemna będzie uwiarygadniana przez pana Witkowskiego z panem Leszczyńskim. Idę o zakład, że to też było brane pod uwagę, no bo jest ta pedagogika wstydu, czyli mówiąc z angielska shaming, to jest jedna z dwóch podstawowych osi propagandy tego, co nazywamy śnikowszczyzną. Shaming i cancel. A czy a propos podawania piłki, czy PiS
trochę nie podał w tej sprawie, tworząc tego rodzaju instytucje piłki Platformie. Może trzeba było na drugą nóżkę na przykład stworzyć jakiś instytut Tuguta albo, nie wiem, jakiegoś przedwojennego lewicowca. No, szczerze mówiąc... Bo oni dzisiaj mówią, wy mieliście swój instytut prawicowy, to my teraz zrobimy swój... Ale mieli swój instytut Daszyńskiego na przykład i jest taki think tank. Nawet się trochę ciekawych rzeczy widziałem, że się urodziło, więc to nie o to chodzi. Natomiast już pomijając te kwestie, że instytut Dmowskiego rzeczywiście został stworzony trochę jako przykrywka do takiej próby stworzenia swojej endeckiej przybudówki. Jak w momencie się pojawiła Konfederacja, Ruch Narodowy, Bosak, Winnicki, który już w tej chwili w polityce nie uczestniczy, no to było takie, że PiS też powinien mieć swoich narodowców. Problem polegał na tym, że to narodowcy byli tacy, jak sobie Jarosław Kaczyński, uczeń Jana Józefa Lipskiego, wyobraża narodowców. No najlepiej do tego pasowali Marian Kowalski i Robert Bąkiewicz. I oni tam zostali włączeni w ten obszar pisowski. Więc to od razu u zarania ten instytut miał błąd, że tak powiem, w swojej konstrukcji. Ale jako coś, co niby miało wspierać pracę merytoryczną, ale też miało wspierać pewne działania polityczne rozmaitymi grantami. I to chyba dla nikogo nie było tajemnicą. Ale to dotknąłeś takiego tematu, że PiS narozkładał tyle rewolwerów, że tak powiem, po domów, przekonaniu, że nikt się nigdy do niego nie włamie, przed czym coraz sonniej się dziennikarze ostrzegali. Myśmy o tym pisali wielokrotnie, że wyobraźcie sobie, to było adresowane do wówczas rządzących, jak tego może użyć Platforma, jak dojdzie do władzy. Bo oni szli na rympał, bo żeby kupowania mediów. Żeby przełamać imposybilizm, to właśnie tworzyli takie rozmaite, Tusk to nazywał bypassami czy specustawami, a oni tego nie nazywali, po prostu to robili. I stwarzali precedensy i dali nas, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości, narobili tyle narzędzi, prawda, które teraz, bo się okazuje, że włamywacz się włamał do tego domu i teraz, prawda, ma pistolet i dziesiątki tych pistoletów zrobi z was sito po prostu. Dziękuję bardzo serdecznie, Rafale. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem będzie jakoś tak stanęło na tym sicie, no ale... Zaczęliśmy od Jacka Protasiewicza, skończyliśmy na sicie. Dziękuję serdecznie Państwu, ale jeszcze, drodzy Państwo, przeczytam wyniki naszej sondy, w której pytanie brzmiało, czy Donald Tusk zablokuje przymusową relokację imigrantów. Tak, uznało 26% z Państwa, ale 74% z Państwa uznało, że nie. Dziękuję serdecznie. Jutro zapraszam w imieniu Jacka Prusinowskiego, potem w imieniu kolejnych osób, aż za tydzień dojdziemy do mnie. Dziękuję bardzo, do widzenia.